Witam, co dzisiaj robimy? Dzisiaj robimy rurę z liści jesienna. A dlaczego robimy? Ponieważ nie można wychodzić z domu, bo jest wirus i nie można wychodzić. Dlatego my kreatywnie myślimy. Tak, i w domu zorganizowaliśmy sobie taki rodzinny dzisiaj wolontariat, prawda? No tak. I przygotujemy takie róże z liści. Pokaż, Karinka. Takie róże. I zrobimy z nich? Bukiet. Bukiet. Tymku, dla kogo ten bukiet robimy? Dla osób bliskich, czyli rodzina. Dla rodziny. Albo dla sąsiadów. Tak. I możemy takim symbolicznym, miłym gestem sprawić komuś przyjemność, prawda? Nie trzeba... Przy tym się nie nudzicie. Nie nudzimy się, tak. I nawet nie musimy żadnych nakładów finansowych większych ponosić, bo wystarczy, że... Matka Natura, która nam daje takie piękne rzeczy. Tak. Znaleźć coś na ziemi i z tego można zrobić coś prostego, tak? Coś z niczego. My posiedliśmy na to bardzo mało czasu, wystarczy, że poszliśmy sobie tutaj do naszego parku i pozbieraliśmy liście i teraz się fajnie... Albo koło domu. Najważniejsze jest, żeby duże liście to były, bo jeśli będą małe, no to będzie mały kwiat. No i też trzeba dużo próbować, jak się nie udaje, no to trzeba próbować dalej. Oczywiście. A pokażecie nam, jak się taki kwiatek robi? No, można pokazać. To jest trudne? Nie, bardzo proste. Kilka kroków tak. To jest. Musicie wziąć liść. Tak, liścia. I tutaj mamy taki na samej górze i go zaginamy. I później robimy jakby taki rulonik. Dwa razy. O tak, macie tak. No właśnie coś takiego. I później właśnie z boku będziemy tak kręcić. Formować właśnie róże. Kształt róży, tak. Albo innego kwiatka. Żeby nie były takie same. Tak, może być bardziej zwinięty, może być mniej taki ściśnięty, wtedy nam wyjdzie taka bardziej ta róża. Wypukła, prawda? Taka odpływa. No dobra, no to my tutaj robimy i za chwilę Wam pokażemy, jak... Efekt końcowy. Tak, jak nam... Efekt końcowy, czyli... Co zrobiliśmy? Zrobiliśmy bukiet i kwiatów je powiązaliśmy. No i tak to wyszło. Zrobiliśmy dwa bukiety, bo bardzo dużo nazbieraliśmy. Tak, bardzo dużo nazbieraliśmy. Bardzo fajnie upłynął nam czas. Efektywnie, bardzo szybko to przeszło, więc też bardzo polecam. I teraz się podzielicie tymi bukietami, tak? Z najbliższymi, tak? Tak, teraz to rozdajemy, a my Was zachęcamy do zostawienia łapeczki w górę i przesłania filmu do znajomym, żeby jak najwięcej osób zobaczyło ten film. Tak. Na obowiązkowo. I z koneczkiem. Tak, żeby inni też brali z Was przykład i tak jak mali wolontariusze zrobili coś fajnego i miłego dla innych. A my co? Uciekamy dalej, bo my mamy teraz następne zadanie. I Wam co pokażemy teraz? Kartki świąteczne, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami dla dzieci, dla chorych, dla osób, którym potrzebne są miłe słowa. Teraz jest druga część naszego filmu, czyli drugie zadanie. Teraz, jak widzicie, tutaj mamy różne przedmioty, różne rzeczy plastyczne. Materiały, tak. Tak, materiały, kredki, nie kredki, różne patyczki, nalepki, cekiny, wszystko po prostu, żeby zrobić. Będziemy robili kartki dla dzieci. Taką z miłą intencją, tak? Z życzeniami, z szybkim powrotem. Skończyliśmy robić swoje pierwsze strony. Za chwilę przejdziemy do pisania jakichś życzeń. Albo sentencji. Albo czegoś. Czyli każdy robił inaczej każdą pracę, każdy miał inny pomysł na swoją pracę. Moim pomysłem była właśnie taka praca. Najbardziej było pomysłem, żeby po prostu nalepki naklejać, bo za bardzo nie umiem malować, więc po prostu pomyślałam, że nalepki ponakleją różne w środku. Tutaj mamy dla kogo to będzie, tutaj będą różne takie miłe rzeczy, słowa, no i są różne dla osoby takie kwiaty. A wy chłopaki? Moja praca jest
to że mam dużo serca i miłości, że im się zakleją. A sztuka sama to będzie jakieś naklejki, rurki. I tu będzie na koko, a tu będzie zapis. A Tymek? No, moja praca jest taka, według mnie, mi się podoba. Użyłem jej dużo nalepek z względu, bo były cudowne. Sami po prostu możecie zobaczyć. Tym dla tego Mikołaja, bo to jest po prostu piękne. A w środku, no jakoś tak wypełniłem, tak skromnie troszeczkę niż pierwsza strona. A więc, my bierzemy się za zapisanie życzeń, bo nasze kartki są rozkończone. Jest każda kartka, no i oczywiście nasze bukiety są. My teraz zajmiemy pisanie życzeń.